Dzień dobry wszystkim, witamy ponownie na naszym treningu umiejętności społecznych online. Dzisiaj chcemy z Wami poruszyć temat umiejętności społecznej, rozumienie uczuć innych. Dlaczego to jest ważne i dlaczego może nam się przydać w życiu umiejętność rozumienia uczuć i emocji innych. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was króciutką procedurę i scenkę. Zapraszamy. Rozumienie uczuć i emocji innych to tak zwana empatia. Czyli tak naprawdę wczuwanie się w to, co myśli dana osoba. To pozwoli nam zareagować w odpowiedni sposób, ale też przyniesie nam jakieś informacje a propos tego, co na przykład dzieje się teraz w otoczeniu. Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się drugiej osobie. Zwracamy tutaj uwagę na ton głosu, na postawę, jaką prezentuje ta osoba, na jej wyraz twarzy, mimikę, czyli w sposób, w jaki używa twarzy, robi różne miny. Następnie wsłuchujemy się w to, co mówi druga osoba, jeżeli w ogóle coś mówi, no bo może się też zdarzyć taka sytuacja, że ktoś po prostu milczy. No i wtedy zastanawiamy się nad tym, że no dobrze, milczy. No to z jakiego powodu? Próbujemy też nazwać te emocje i odczucia drugiej osoby, czyli myślimy na przykład, no dobrze, ktoś jest rozzłoszczony, smutny, zadowolony, szczęśliwy, podekscytowany. Tutaj mamy duże spektrum tych emocji i stanów. Później zastanawiamy się, jak możemy wyrazić zrozumienie wobec takiej sytuacji. No bo jeżeli już wiemy, że ktoś na przykład jest smutny, no to jak pokazać temu komuś, że nam na nim zależy? No i że rozumiemy tą sytuację, która mu się przydarzyła. Możemy to zrobić na przykład za pomocą słów. Albo za pomocą dotyku, poklepania po plecach, przytulenia. Możemy też w jakiś inny sposób zareagować, na przykład zaproponować coś. Wybieramy najlepszą opcję, no i do dzieła. To teraz już znacie procedurę takiego rozumienia uczuć i emocji innych, takiego empatycznego wczucia się w emocje i uczucia innych, więc zapraszamy teraz na krótką scenkę. Polka, co ty tak łazisz w tej weftę? No bo się denerwuję, po prostu chyba, nie wiem, czekam na mojego brata, już miał być 15 minut temu. Fajny masz zegarek. Dzięki, ale to nie jest istotne teraz. 15? Spóźnia się już 15 minut, go nie ma. Czekam, no umówiłam się z nim 14. 14:15. 15 minut to na razie jeszcze jest mało czasu, czekasz na niego, a tutaj jest trudno dojechać, więc może po prostu wyluzuj troszkę i daj jeszcze mu troszkę czasu. Tak myślisz? Poczekamy razem. No nie wiem. No w zasadzie no możemy tak zrobić. Okej. Okay. Pewnie nic się nie stało, po prostu jest w drodze. Widziałem, że Paula nerwowo zerka na zegarek. Powiedziała, że jej brat spóźnia się na umówione spotkanie. Jest spięta i zniecierpliwiona. Być może się martwi. Zdecydowałem się ją wesprzeć. Takie empatyczne rozumienie emocji innych ludzi, czyli takie wczucie się w te sytuacje i wczucie się w te emocje, pomaga nam zawiązywać nowe kontakty. Pomaga nam też w zacieśnianiu się więzi, w ulepszaniu przyjaźni. No i przede wszystkim pozwala nam rozumieć to, co dzieje się psychicznie w świecie innych ludzi. Także bardzo Was zachęcamy do tego, żebyście rzeczywiście postępowali w taki empatyczny sposób i próbowali rozumieć emocje innych ludzi, pytać o nie i reagować na nie, bo po prostu pozwala to nam być wsparciem czasami dla tych, którzy tego potrzebują. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia. Do zobaczenia.